Także jeszcze, proszę Państwa, imię Boże Jahwe. Jeszcze zapraszamy, proszę Państwa, na Kongres Świadków Jehowy, który dzisiaj, 12 lipca 2014 roku, odbywa się właśnie po drugiej stronie Wisły, bo tu jesteśmy jeszcze na Pradze Południe, Saska, Kępa i teraz trzeba jechać tam. Trzeba koniecznie i szybko jechać tam, proszę Państwa, na ten kongres. No, Litka wstawiła zęby, no ale mówi: o Jezu, za dużo tych świń tu jest. Ja mówię: no to właśnie, za dużo jest, wstawiłaś zęby, leć na ten stadion Legii, bo ona jak wejdzie do nas do domu, to prosto kładzie się na plecach leża. A rzeczywiście może ona ma te romantyczne sprawy, ale ja podejrzewam, że ona Janka oszukuje, bo ona chce spać na łóżku. Ale niestety, ja jestem królewną Śnieżką, ja śpię na łóżku, a ona śpi pod drzwiami i wącha tysiące naszych butów. No bo Janek Witek mówi, że przesąd wskazuje, że żeby być bogatymi, żebyśmy mogli być, no my jesteśmy strasznie bogaci, to trzeba trzymać w domu stare buty. No, ja mówię, ten głupi Janek jakby poszedł na ten kongres, to chociażby tej mądrości troszeczkę nabył. A tak włącza od rana komputer, głupoty lecą przez ten komputer, on ma schizofrenię, każdą bzdurę wierzy, a przecież Państwo zdajecie sobie sprawę z tego i wiecie, że każdy może do internetu jakiś film wrzucić taki, żeby nie był tylko polityczny, żeby tylko nie nagabywał do jakiejś bojówki, tak jak Kościół katolicki czasem nawołuje, bo mówią, że ksiądz Rydzyk już, że jakąś tam złą robotę robi, proszę Państwa. Także już oskarżyli księdza Rydzyka, no ale ksiądz Rydzyk jakoś tam się zawsze wywinie. No wiecie Państwo, żebym to ja mówiła, no to ja mogę być jako osoba, tak jak ten Macierewicz się wywinął, jako osoba prywatna, ale ksiądz Rydzyk jest osobą publiczną i na żywo wypowiada się w Radiu Maria, żeby to jeszcze on nagrywał tylko te audycje i puszczał to po jakimś czasie jako rzeczy uzdrawiające, jak nasza Nirmala Devi. Przecież wykłady Nirmali Devi, a to jest największy autorytet moralny wszechczasów, Nirmala Devi jest to największy autorytet moralny wszechczasów, wykłady Nirmali Devi jakiś czas temu były puszczane z taśmy wideo. No teraz to już wiadomo, jest nietechniczne, że tak powiem, ale mają zapisy teraz cyfrowe. Nawet nie wiem, czy ta Nirmala Devi jeszcze żyje, czy nie, bo mnie tam dawno nie było na, proszę Państwa, w tym takim punkcie medytacyjnym, w technikum poligraficznym, bo tam jest takie technikum poligraficzne na ulicy Stawki, albo druga gmina, punkt medytacyjny, proszę Państwa, w centrum stomatologicznym przy moście Śląsko-Dąbrowskim, wejście od tyłu. Jest drugi punkt medytacyjny. No ale wiecie Państwo, tam taka ruda jędza przychodzi na te medytacje, widocznie na nią to jakoś te medytacje nie działają i tam niektórzy nie lubią tej rudej jędzy. I tam jedna moja taka znajoma, która tłumaczyła Nirmala Devi z języka hindi, z języka angielskiego i te pandzawajta, też odeszła z tamtego punktu medytacyjnego, ale ona powiedziała, że każdy człowiek sam dla siebie jest mistrzem. No. No, spotkałam ją tam przy Żelaznej, taką najmądrzejszą z Sahaja Yoga, najmądrzejszą kobietę. I ona mówi, że... Ja mówię, dlaczego tak ty siedzisz sama, czytasz te kolorowe gazety, przeglądasz na te twarze, tak się patrzysz, czy miła, czy nie miła. Także, co jedna, to locha! No, także Litka dzisiaj powiedziała, że co jedna, tu jest świnia. Ja mówię, słuchaj, ty moja kochana, a ty jesteś jej odwzorowaniem. I żebyś ty nie była świnią, bo wstawiłaś te zębiska na koszt państwa i ona tak chodzi i wycygania. Chodzi, tak i wyżebruje na koszt państwa. A Janek Witek się śmieje, a ona mówi, że ona jeszcze firmy będzie zakładała. No i tego, idź na ten kongres i tam się wyłóż to, chociaż będziesz mądrzejsza. No, także proszę Państwa, ale jest Stanów Zjednoczonych tam, gdzie radio to FM Conchita Extra pokazuje, jest cała ta Praga Południe, Uniwersum Wiatraczna, Rondo Wiatracza, tam Grochowska, tam Real, tam Jubilerska, tam Marysin, tam Otwock i jazda na Karczew. I tam gdzieś ta Litka też, jak tam Miedzeszyn, Otwock, Wawer, Świder, to ona tam
mieszkała, mieszkanie straciła, ponoć jej zabrali, tak mówi ta Łotyszka, już wywiad przeprowadziła, że to plama na nią spadła, oszustka.